Cześć kochani, tu Eko Kreatywna. Zapraszam Was dzisiaj na mój kanał, na film z holem lumpeksowym, słuchajcie, z samymi sukienkami. I w dużej części będą to sukienki z jedwabiu, przepiękne, słuchajcie. Oczywiście nie może zabraknąć słowa przepiękne, jak to u mnie. Kochani, i zapraszam Was też na relację z nowego second handu. Nie jest nowy, ale dla mnie jest nowy, czyli to jest taki mój pierwszy raz w ciuchach Kraków na osiedlu Niepodległości. Nie wiem, jak to się stało, że do tej pory nie byłam. Byłam we wszystkich sklepach sieci Ciuchy po wiele razy, a tam jeszcze nigdy i pierwszy raz dzisiaj. Więc pokażę Wam przebitki i oczywiście co tam mierzyłam, co kupiłam. Dzisiaj będzie taki trochę mniejszy haul, ale za to przepiękne rzeczy, stylizacje oczywiście. I będzie to pierwsza część takiej krótkiej serii, mini serialu o sukienkach. Czyli dzisiaj zobaczycie haul i plus jedną sukienkę, którą sprzedaję ze swojej szafy, taką bardzo markową. A w następnym filmiku, a to będzie już we wtorek, kochani, zobaczycie update mojej kolekcji sukienek. Czyli będzie to taki dłuższy filmik z przebitkami, stylówkami, bo były też o to prośby, więc będzie takie coś we wtorek już, czyli gęściej niż normalnie. Zapraszam Was na kanał, oczywiście będzie warto zasubskrybować jak najbardziej, jeśli tego jeszcze nie robicie i koniecznie bardzo Was proszę polubcie ten filmik, bo jest to dla mnie ogromna nagroda za moją pracę. Lecimy kochani do relacji i potem domierzymy. Witam Was spod Ciuchów na Niepodległości. Słuchajcie, jest to osiedle w Nowej Hucie w Krakowie. No i pierwszy raz tu jestem, nie wierzę, jak to się stało. We wszystkich sklepach byłam, a tu nie. No więc zobaczymy, co tu jest. W zasadzie ten sklep nie różni się niczym od pozostałych sklepów sieci Ciuchy. Jest może trochę mniejszy powierzchniowo niż większość. No i powiem Wam, że no tradycyjnie. Podzielone jest to na dział wagowy, na wycenę. Tutaj pokazuję przebitkę butów, ale szczerze powiem Wam, że nic ciekawego nie było. Także jak chodzi o buty, tutaj zobaczycie, jak oglądam też spódnice. Też jakoś nic mnie tak nie powaliło, wiecie, jak chodzi o nowy towar i sklepy takie, gdzie nie ma przecen, no to jednak tutaj stawiałabym już tylko na takie naprawdę topowe rzeczy, jedwabie i tak dalej, jakieś naprawdę świetne marki za te ceny, które są. No i tutaj już jest przymierzalnia, pierwsza spódnica, która jest ze 100% wełny, ale troszkę tam coś było do przeróbki w tej spódnicy, także zobaczycie ją później w innych stylówkach, jak już zostanie przerobiona, super materiał. Tutaj mamy bluzkę, której już nie będę pokazywać potem w stylówce, więc z wiskozy. No i sukienki mierzę, które zobaczycie później. Już wymierzymy w jakichś stylizacjach, tutaj 100% jedwab. Tu była z bardzo fajnej marki, bardzo drogiej marki sukienka, bardzo droga też i co ciekawe, niestety miała rozdartą pachę i no jak na tą cenę. A tutaj sukienka z Zary, świetna sukienka modowa, z bawełny. Niestety też miała oczko. No i tu sukienka, której góra mi się nie podobała, chociaż ogólnie była świetna. Tutaj bawełniana sukienka od Marks & Spencer. Cudowna. Zobaczycie oczywiście ją. Wmierzymy za chwilę. Tu jeszcze krótka przebitka z Elki, gdzie mierzyłam te sukienki z nowego towaru, które też zobaczycie oczywiście za chwileczkę. Wmierzymy. Będzie kolejna sukienka też już nie na mnie, bo sfilmowałam ją na wieszaku, na mnie ją za chwileczkę zobaczycie. Nowa sukienka z metkami. Moi drodzy, nie pokażę dzisiaj innych rzeczy, bo kupiłam bluzkę. Jedną bluzkę Wam szybko pokażę, tylko tak przelotnie. Tą, która była w przymierzalni właśnie w Ciuchach. Bardzo fajna, superowa bluzka w stylu boho. Jest ona z wiskozy z pięknymi haftami. Super dla osób, które nie bardzo lubią pokazywać swoje ręce. Albo ramiona, albo coś tam, a chcą mieć cieniutkie coś na lato. Więc naprawdę świetna, superowa rzecz. Jest to taka M-ka około, więc bluzeczka przesuperowa. Była w przymierzalni, więc nie będę się już rozwodzić. Tymczasem kupiłam sukienki. Oczywiście kupiłam tylko dwie sukienki w tym sklepie i w sumie jedną spódnicę, ale też dzisiaj jej nie zobaczycie. Będzie ona w innym filmiku. Natomiast dzisiaj jedna sukienka to jest to cudo. Słuchajcie, jest to 100% jedwab, bardzo fajnej marki. O, So Glad and Very.
White Stuff. A, to jest White Stuff, dobrze. Nie mogłam się doczytać, która to jest nazwa marki, ale już teraz wiemy. Bardzo fajna, jakościowa firma. Mają naprawdę wysokie ceny. Sukienka w stanie idealnym. Ona jest w takim stylu artystycznym. Jest trochę w stylu Noa Noa, a ponieważ jest dość krótka i taka powiewna, to włożyłam pod spód halkę Noa Noa, która jest w kolorystyce takiej pasującej i ma właśnie taki ciul na dole. Ta halka jest bardzo fajna, jest troszkę luźna na mnie, bo to jest niby S-ka, a taka Noa Noa S-ka, czyli M-ka. Widzicie, jest Noa Noa haleczka i właśnie wydaje mi się, że troszkę jednak ta sukienka potrzebuje takiego przedłużenia, bo no bo ona na plażę to by się nadała, ale tak na przykład do wyjścia to raczej wolałabym właśnie z tą halką. Piękne wzory ma, naprawdę uwielbiam styl Noa Noa i właśnie ta sukienka też taki styl posiada. Tutaj macie tą ważkę, która jest tutaj symbolem marki White Stuff. No przepiękna rzecz, przepiękna, w idealnym stanie jedwab, bardzo jakościowy jedwab też. Super ma krój, taki lekko kimonowy i ten wzór tutaj też mi się kojarzy z jakąś Japonią albo czymś. Albo jakimś krajem wschodu w każdym razie. Taki trochę właśnie japoński i również te hafty są lekko w takim stylu japońskim. Piękna kolorystyka i to jest, słuchajcie, kolor dla mnie. Beż z takim niebiesko-szarym, dobrze wyglądam w takich kolorach. Może nie tak dobrze jak w fioletach, ale też nieźle. Więc ta sukienka raczej zostaje ze mną, dajcie znać, ale to jest mój styl. Pokazuję Wam też ją z taką narzutką jedwabno-bawełnianą. I to już jest taki styl boho do kwadratu, jak dla mnie. Także zobaczcie, jak wyglądam i do tego balerinki, bo flacy, uwielbiam balerinki. A ten sezon jest pod znakiem w ogóle butów płaskich. Hobbs, takie balerynki, które imitują, no imitują, bo to jest skóra, a na wierzchu jest taka plecionka i ta plecionka tak jakby wygląda trochę jak len naturalny i w kolorze i w strukturze, więc moim zdaniem fajnie to pasuje, bardzo, bardzo mi się podoba ta sukienka. Dajcie znać, co sądzicie, ale ja się po prostu tak super czuję w tego typu sukienkach. We wtorek zobaczycie inną sukienkę w tym stylu od Molly, moją, jeśli jeszcze nie widzieliście, którą też kocham. Wiem, że jest trochę infantylna, ale i tak ją kocham i tak w swoim wolnym czasie ją noszę i chyba nic z tego nie zmieni, bo po prostu dla mnie jest cudowna. Aha, kolejna sukienka z tego sklepu to jest Cudo. Słuchajcie, to jest piękna, piękna sukienka w większym rozmiarze, chociaż wygląda w niej moim zdaniem nieźle, to przez to, że to jest większy rozmiar, będzie ona dostępna dla Was. Marks & Spencer, super, bawełna 100%, rozmiar 14, teoretycznie to jest L-ka, XL-ka. Może być od S-ki do XL-ki moim zdaniem, bo ona będzie wyglądała na każdej figurze super. Piękna bawełna, piękny krój, bardzo uniwersalny, można zapiąć pod szyję, jak ktoś nie lubi dekoltu. Można całkiem sobie rozpiąć i mieć fajny dekolcik, ma pasek. No i zobaczcie na ten cudowny kolor, po prostu, no to jest mój kolor. Słuchajcie, to jest mój kolor i naprawdę się biłam z myślami, czy ją odsprzedawać, ale myślę, że mam dużo esek, więc może ktoś będzie chciał nową z metkami, jak widać, sukieneczkę z bawełny. No naprawdę jest, jak widzicie, zjawiskowa, po prostu przepiękna, naprawdę ładnie uszyta. To jest Marks & Spencer, więc to nie jest też jakieś byle sieciuwa. Patrzcie, jak pięknie uszyte to jest. Super, ma guziczki, tutaj jest naprawdę ładnie wykończona sukieneczka. No śliczna i nie jest przezroczysta, co ciekawe. Można ją nosić nawet spokojnie, bez halki, bo ma wzorek, jest w kolorze i nic nie prześwituje. Pod słońce każdy materiał trochę prześwituje, ale jak się ją włoży, to zobaczcie, że totalnie nic nie prześwituje. Jestem zakochana w tej sukience. No przyznam, że no nie wiem, dajcie znać, ale po prostu dla mnie ta sukienka jest powalająca. I zestaw kolorów, i wzór. Bo to nie jest jakiś taki bardzo przytłaczający paisley, taki wiecie, w starym stylu, staromodny, tylko jest świeża ta sukienka i ma piękny, piękny krój. No dobra, ale lecimy dalej. Teraz będą sukienki, słuchajcie, jedna będzie w ogóle z Wieliczki, z jednego sklepu pojedynczego takiego, a reszta będzie z Elki, z nowego towaru, więc nie byle co. Lecimy. Najpierw pokażę Wam tą sukienkę, która też bardzo mi się podoba, tą z pojedynczych zakupów, że tak powiem. To była jedyna rzecz, którą kupiłam na rynku w Wieliczce, w second handzie.
piękna, naprawdę świetna sukienka, która wygląda jak lniana taka ogrodniczka. Natomiast to nie jest len, tylko to jest bawełna z wiskozą. Rozmiar niby L, ale tak jak widzicie na mnie w przymierzeniu za chwilę, w przebiteczce, to ona spokojnie może być od S-ki tak samo do L-ki. Widzicie, tak wygląda. Takie ma mosiężne wykończenie, takie dosyć ciężkie te guziki są. No i wygląda tak jak typowa lniana sukienka, taka z grubsza ciosana, ale naprawdę fajnie zrobiona rzecz. Ładny kolor. Ja Wam tutaj zrobiłam przekorną stylizację. Nie właśnie tak super na sportowo, tylko tak sportowo glamour. Czyli będą tutaj właśnie te buciki takie a la lniane, bardzo dobrej marki, więc to będzie taka trochę stylizacja sportowa dla Quiet Luxury i z Louis Vuittonem, żeby po prostu przełamać konwencję, bo właśnie czasem taka super materiału fajnego, który wygląda jak jakościowy len, można połączyć z czymś takim bardziej ekskluzywnym i już mamy taką stylówę naprawdę w stylu na bogato, moim zdaniem. No i modne są w ogóle ogrodniczki też, więc wow, super. Słuchajcie, lecimy dalej i teraz pokażę Wam trzy sukienki jedwabne, bo do tej pory mieliśmy raz, dwa, trzy, tak, jeszcze trzy i jeszcze moja. Słuchajcie, to jest niesamowita też zdobycz. Marka Schulz Crowd. Tutaj w ogóle jest jeszcze cena, bo to jest sukienka z metką. To jest jedwab naturalny, 100%. Jest cena 2299 koron duńskich, więc być może obliczę, ile to jest na złotówki. Sukienka, jak mówię, jest nowa, jest w stanie idealnym, tylko że to jest sukienka na S. Na mnie teoretycznie dobry rozmiar, natomiast myślę, że to jest sukienka na osobę ogólnie drobniejszą, bo ja mam dość szerokie barki, no i moje ręce też nie należą do jakichś takich chudych, więc ja mam zbyt opięte tu rękawy, to widać, myślę, w stylówce, którą zaraz zobaczycie. Jest na mnie za mała ta sukienka po prostu. Ona by była taka dobra na rozmiar mojej przyjaciółki Asi albo mamy mojej i myślę, że wtedy byłoby to naprawdę spoko. Bardzo ładnie zrobiona sukienka, naprawdę piękny, taki mięsisty jedwab, aksamitny taki bardzo. Taki, zobaczcie, tutaj może z bliska się uda złapać tą aksamitność. No jest ideał to. Piękna, z takimi falbaneczkami na rękawie, ma takie wiązanie, które można sobie różnorako albo opuścić w dół, albo związać pod szyją, tak jak w stylizacji. Można zupełnie luźno ją nosić, można ściągnąć sznurek w pasie, no i po prostu prześliczna sukienka, naprawdę prześliczna. Bardzo piękna, bardzo elegancka sukienka, no i jestem troszeczkę też zakochana, ale zdecydowanie sukienka jest na mnie za mała. Zrobiłam Wam oczywiście stylówę, nawet jedną taką, żeby było fajnie z ramoneską. Tak znowu, żeby przełamać taką tą powagę tej sukienki, taką jej elegancję, prostotę tą ramoneską. Przekorne stylówy dzisiaj będą. No i oczywiście tutaj mam też dwie pary butów, albo moje takie Kitten Heelsy od Tamaris, albo też Kitten Heelsy w bardziej szarym odcieniu, tak jak jest trochę taki szarawa czerń tej sukienki od Manolo Blahnika, takie drugie, bardzo podobne buciki, tylko bez kokardek. Teraz kochani, dwie sukienki z jedwabiu i wiskozy i one są takie, to są takie sukienki, już miałam tego typu, wiecie, włoskie. Właśnie. I słuchajcie, jedna sukienka jest świetna. Jest to długa maxi z taką jakby narzutką u góry. Tak jakby oddzielnie wygląda, jakby była bluzeczka taka cropped i sukienka maxi. I ta sukienka, słuchajcie, nie wiem w jakim jest rozmiarze, ale może być spokojnie też, myślę, od S do L albo SM przynajmniej. Może tu będzie rozmiar. Albo jest to uniwersalny po prostu rozmiar, bo one często nie mają rozmiarówki. 70% wiskozy, a podszewka jest wiskozy i L z dodatkiem elastanu. Myślę, że to jest sukienka raczej SM, tak. Ma tutaj gumę, więc ona nie jest jakaś malutka, no ale może na L-kę być tu już trochę obcisła w biuście. Taka naciągnięta bardzo. Więc myślę, że bardziej właśnie jest to SM, mi się kojarzy ta kolorystyka i ten wzór z tym obrazem, z tymi kwiatami Van Gogha, nie wiem jak Wam. Bardzo piękne to jest, ja w tym widzę Anusię, naszą Anusię, wiecie, z live'ów.
Dajcie znać, co sądzicie. Ja oczywiście włożyłam Wam tą sukienkę do torebki, do bucików eleganckich, także będzie w zestawie pokazana. Bardzo ładna sukienka, stan oczywiście idealny, a tutaj jest cudo, które jest moim zdaniem w rozmiarze bardziej L. To jest znowu włoski, też stan idealny. I w ogóle wiecie co, ja miałam taką sukienkę już w rozmiarze LXL kiedyś. I to chyba też jest L-ka, ale albo MKL-ka. 100% jedwab na wierzchu, czyli jeszcze inaczej tutaj, słuchajcie. Tutaj jest w ogóle 100% jedwab pokrycie, a środek jest z wiskozy z elastanem. Też super, bo właśnie jest fajnie rozciągliwe to. Więc jest, fajnie się dopasowuje. No i nie ma tu rozmiaru. I wiecie co, jest to na mnie trochę za duże, więc ja sądzę, że ta sukienka po prostu jest w rozmiarze około L. Może ML, jeśli ktoś ma troszkę większy biust. No i fajnie się rozciąga, ma bardzo fajną długość i naprawdę ma cudowny kolor. Zobaczcie na to. Piękny jest ten materiał, ten jedwab na wierzchu jest naprawdę przepiękny. I ona jest w takim trochę greckim stylu. Ja bardzo lubię takie sukienki, jak są długie oczywiście. I z tyłu jest po prostu taka prosta, to jest też super. Możecie sobie do niej zapodać jakąś... Podać. Możecie sobie włożyć do tego jakąś, jakiś szal, narzutkę, taką wiecie, taką cieniutką z organzy, jakiś żakiecik, albo po prostu żakiet elegancki, letni, z jedwabiu, z lnu, co tam uważacie. I będzie to przecudowna rzecz na lato, na wakacje, na urlop, ale też po mieście jak są upały, to takie coś się cudownie nosi, naprawdę. Tadam! Piękna, piękna sukienka, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, no i to były wszystkie sukienki, które kupiłam. Natomiast mam na sobie sukienkę, którą będę odsprzedawać, a to dlatego, że wiecie co? Ja uważam, że ta sukienka jest lepsza na troszkę niższy wzrost. Ona jest bardzo uniwersalna, bo jest kopertowa, jest to jedwab. Wierzchnia część to jest jedwab. Niestety środek tej sukienki nie jest naturalny. Natomiast wiecie co? Ona jest tak powiewająca, luźna, a w ogóle rękawy... Odtąd są całe z jedwabiu ażurowe, więc tylko jakby tutaj ten karczek i spód sukienki jest niestety sztuczny, a co dziwne, bo jest to sukienka od Diane von Furstenberg, bardzo projektancka sukienka, bardzo drogie są te sukienki, to już jest kilka tysięcy za nową taką sukienkę. Sukienka jest w świetnym stanie, ona jest generalnie do kolanka, jak ktoś jest niższy ode mnie, to może będzie trochę lepsza, będzie minimalnie dłuższa, bo ona ma taki, moim zdaniem, styl, że fajnie by wyglądała, jakby była nieco dłuższa niż jest na mnie. I wiecie co, ja po prostu rozwiązuję tą sprawę tak, że noszę swoją jedwabną halkę do tego, ale mam taką halkę wiskozową, taką cieniutką, więc jakby ktoś chciał tą sukienkę z tamtą halką, to ją dam do kompletu w gratisie nawet, bo jednak taka wiskozowa halka, jak damy sobie na gołe ciało, będzie fajna i właśnie robi to, że tę sukienkę nie musimy tu spinać niczym, nie musimy nosić jakiejś broszki, czegoś, tylko po prostu sobie nosimy taki spód, żeby nam przysłaniało przód, bo ona fajnie jak jest tutaj regulowana i dzięki temu nie musimy się przejmować jej rozmiarem, bo na każdy prawie rozmiar, aż do rozmiaru M, bo to jest de facto z metki rozmiar M, ale może być od XS do M. Jeżeli ktoś ma XS-kę, to po prostu tę sukienkę, pokażę Wam, się bardziej, ponieważ ona ma takie długie troczki, widzicie, tutaj jest przewlekana, po prostu się ją bardziej zaciąga wtedy i mocniej wiąże i po prostu tutaj jest mniejszy dekolt, bardziej kopertowo zachodzi, a jak ktoś ma więcej w pasie, jest M-ką, to sobie ją rozluźni i super. I jest naprawdę zjawiskowa ta sukienka. Bardzo rzadko ją noszę, ale to ze względu głównie właśnie na tą długość, że mam wrażenie, że po prostu ona ma dość wysoko to wiązanie i trochę mi się wydaje, że zaburza proporcje to, że jest wysoko pas, krótki, a dół też nie jest za długi, więc to, gdyby to była do ziemi sukienka, to w porządku. I chyba to jest to ten powód, bo i kolorystka mi się bardzo podoba i sama sukienka jest prześlicznie uszyta z tym tutaj marszczeniem. No i zobaczcie, ja zrobiłam Wam tu poglądową stylówę właśnie do takich lakierek czerwonych, a dlatego, że tu wzorek jest fioletowo-czerwony na tym bordowym tle. Piękna, przepiękna sukieneczka na wiosnę, na lato, na wesele. Polecam Wam bardzo jedwab od Diane von Furstenberg. Także sukienka była noszona przeze mnie dosłownie raz, ją miałam na sobie w szkole na jakiejś uroczystości.
No i jakoś chyba się nie sprawdziła. Także naprawdę jest w idealnym stanie i ja ją tylko raz nosiłam po zakupie. Także jest dostępna dla Was. Także było dzisiaj 7 sukienek, a w następnym filmiku zobaczycie kolejne moje sukienki. Pokażę Wam po prostu je tak na szybko, jakieś przebitki z tymi sukienkami dla osób ciekawych, jakie posiadam w swojej kolekcji. Być może nie będą to wszystkie sukienki, może podzielę ten film na dwie, bo mam dużo sukienek, naprawdę. Także postaram się oczywiście jak najwięcej Wam pokazać w filmiku. Także zapraszam Was na wtorek, a dzisiaj już dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam, miłego popołudnia, trzymajcie się, cześć!